Dzień dobry. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie to nie jest coś, co robimy codziennie, ale jego wyniki każdego dnia wpływają na nasze życie. Dlatego warto się spisać. A najszybciej i najprościej spisać się przez internet. Zresztą zobaczcie sami. Przejdziemy przez wszystko krok po kroku. Po wejściu na stronę internetową spis.gov.pl trzeba kliknąć w przycisk z napisem Przejdź do aplikacji spisowej. Teraz czas na logowanie. Możemy to zrobić na parę sposobów. Jeżeli załatwialiście już kiedyś sprawę urzędową przez internet, to najłatwiej będzie zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, e-dowodu osobistego lub konta w banku. Możesz to też zrobić, podając swój PESEL oraz nazwisko rodowe matki. Konieczne będzie ustawienie hasła. Jeżeli nie uda się nam wypełnić całego spisu za jednym razem, to hasło pozwoli nam dokończyć kiedy indziej. Mamy na to 2 tygodnie od momentu pierwszego logowania. Dla cudzoziemców, którzy nie mają numeru PESEL, udostępniliśmy również możliwość zalogowania się poprzez adres e-mail i hasło. Jesteśmy zalogowani. Zanim zaczniemy wypełniać formularz, zobaczmy, jak wygląda. W pytaniach otwartych po prostu wpisujemy odpowiedź. W pytaniach z kółkami obok odpowiedzi wybieramy tylko jedną odpowiedź. Są też pytania, gdzie można wybrać więcej niż jedną opcję. Są również pytania z listą pomocniczą. Poznamy je po małym trójkącie. Możemy go kliknąć i wybrać odpowiedź z listy. Albo po prostu zacząć ją wpisywać. A co jeśli nie będziecie pewni, jak odpowiedzieć na któreś z pytań? Kliknijcie o tutaj. Wyświetli się podpowiedź. Może się zdarzyć, że odpowiedzi nie będzie wśród podpowiedzi na rozwijanej liście. Na samym dole listy możemy również wybrać opcję, która umożliwi wpisanie innej odpowiedzi. Teraz czas się spisać. Spis składa się z 3 części. W pierwszej z nich musimy podać dokładny adres zamieszkania. Do dzieła! Co ważne, nie jest to adres zameldowania, ale ten, pod którym faktycznie mieszkamy. Jeżeli wynajmujesz mieszkanie lub pokój, to powinieneś podać ten adres. Podając dane domowników, pamiętaj, że wszystkie te osoby musiały mieszkać razem z Tobą 31 marca 2021 roku. A więc jeżeli Twoje dziecko wyprowadziło się 1 maja, to nadal powinno spisać się w domu rodzinnym. Po dodaniu domowników czas określić ich relacje rodzinne. Wskazać, kto jest matką, ojcem lub współmałżonkiem wszystkich dodanych. Gotowe? Dobrze, przejdźmy do drugiej części spisu. Czas wypełnić kwestionariusz mieszkaniowy. Podajemy tutaj informacje o tym, jak duże jest mieszkanie oraz jak je ogrzewamy i jak doprowadzona jest woda. A teraz ostatnia, 3 część, czyli kwestionariusze osobowe. Wypełniamy je dla każdego z domowników oddzielnie. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Męża lub żonę może spisać drugi z małżonków. W imieniu dzieci spis wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. Podajemy informacje dotyczące kraju urodzenia, obywatelstwa, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, wykształcenia, narodowości i przynależności do wspólnoty etnicznej oraz źródeł utrzymania. Pamiętajmy, że nie na wszystkie pytania musimy odpowiadać, na przykład dotyczące związków, wyznania czy stanu zdrowia. Po uzupełnieniu formularzy wszystkich domowników klikamy w przycisk Zakończ. O, i już gotowe. Pamiętajcie, jeśli w trakcie spisu będziecie mieli jakieś wątpliwości, to zadzwońcie na ten numer. To infolinia spisowa. Pracownicy statystyki publicznej odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania.